i witam. Przy okazji Winter Open mam przyjemność przeprowadzić wywiad z organizatorem Mateuszem Łuckiewiczem. Może coś nawiniesz? Witam, nie umiem. Nie, to był żart. Najpierw przede wszystkim chcemy spytać, jak organizujesz te zawody i ile ci czasu to zajmuje, bo zawody organizowane przez ciebie są jednymi z najlepszych w Polsce, jeśli chodzi o poziom organizacji. Generalnie ile czasu? No to nie jest tak, że zawody robią się w jeden dzień, bo no, zorganizowanie każdych zawodów no, potrzeba naprawdę dużo czasu, dużo telefonów, dużo maili, setki rozmów, wiadomości. Wiadomo, że już robimy te zawody od 2010 roku, także przychodzi nam prestiż, no i przede wszystkim doświadczenie. Wiemy co, jak robić, mamy zgrany zespół i no, przychodzi nam to zdecydowanie łatwiej niż na początku. No i myślę, że jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych ludzi w kraju. No i chyba efektem są tego to, że tyle ludzi przyjeżdża cały czas na nasze zawody. Zdecydowanie. A powiedz mi, jakby klaruje się współpraca ze sponsorami, bo niełatwo jest pozyskać ich i jest to najtrudniejszy element tych przygotowań? Jeden z najtrudniejszych, tak. No bo wiadomo, że każdy chciałby otrzymać nagrodę, a jiu-jitsu nie jest jeszcze na tyle medialne, żeby sponsorzy chcieli wykładać bardzo duże ilości pieniędzy i nagród. No ale myślę, że no nie jest najgorzej. Wszystkie pierwsze i wszystkie drugie miejsce teraz otrzymały, no i wiadomo, w zależności od turnieju, tak, bo mamy Mistrzostwa Polski, gdzie sponsorzy praktycznie sami chcą z nami współpracować, a są turnieje mniejsze, gdzie musimy poświęcić więcej czasu na rozmowy i pozyskiwanie, tak, a wiadomo, że dzisiejszy rynek już jest tak eksploatowany, że firmy coraz, może nie, że mniej, ale coraz rozważniej dobierają sobie zawody, w których chcą brać udział, nie, także no jest to duży problem, no ale może z czasem coś się poprawi. Więcej jest firm, które powstają wokół jiu-jitsu, no i więcej firm chce się promować przez to, tak? No ale cały czas nie jest to, co byśmy wiadomo chcieli, nie? Myślisz, że powstanie związku bądź jakiejkolwiek afiliacji, no stworzenie jakiejś organizacji wpłynęłoby w pozytywny sposób na tych właśnie sponsorów, jeśli to było ratyfikowane prawnie na zasadzie sportu? Trudno odpowiedzieć, co by było, bo z jednej strony nie ma związku i wszystko fajnie wygląda, bo każdy robi według swojego, tak? Bo jeśli jest związek, z jednej strony są, jednej strony jest uporządkowany, ale z drugiej strony nie zawsze to, co jest na górze, powiedzmy w kierownictwie, nie zawsze się zgadza z tym, co jest powiedzmy u samego, nie wiem, podstaw turnieju, tak? Czyli no na przykład, nie? Już tam nie chcę wchodzić w jakieś tam wielkie szczegóły i mówić źle o innych dyscyplinach, ale myślę, że z racji tego, że nie mamy związku, możemy robić sobie tak, jak nam się podoba w ramach jakichś ram, tak? Bo wszystkie zawody są powiedzmy w ramach jakichś przepisów i wszystkie mniej więcej działają w ten sam sposób, ale każdy możemy modyfikować na swój sposób i każdy turniej jest na tyle odmienny, że każdy turniej może być atrakcyjny w swój sposób, tak? A czy sponsorzy by przyszli do tego? Wiadomo, że część pieniędzy na pewno by odpłynęła do związku, tak? A tutaj większość, nie większość, tylko wszystkie nagrody, które dostajemy, są przekazywane na zawodników, tak? Także związek miałby swoje plusy, bo mogliby się pojawiać więksi sponsorzy, ale z drugiej strony część pieniędzy, która była przekazywana, wiadomo, że poszła na koszty związkowe. Także trudno powiedzieć. No, nie mamy związku. Może kiedyś powstanie, może zobaczymy, może nie. No nie wiem. A w stosunku do zeszłego roku poszerzyliście swoją gamę turniej o Mistrzostwa Europy CBJP. I czy to będzie impreza cykliczna i co wpłynęło? Czy oni się do was odezwali, czy wy zaproponowaliście? Znaczy, odezwał się do nas przedstawiciel, czyli Kornel Zapadka. Z przyczyn osobistych nie mógł dalej współpracować z nimi i prosił, chciał w sumie, żeby turniej, żebyśmy my go przeprowadzali, bo stwierdził, że jesteśmy jedną z najlepszych ekip w Polsce, no i że damy radę to ogarnąć. A czy cykliczny będzie? Raczej tak. W ten sposób. A wiemy też, że w przyszłym roku pojawi się ponownie IBJJF, no i również ty będziesz organizował, no i co możesz powiedzieć o tym evencie? No i event 25 marca w GI, dokładnie jeden dzień.
Mam zapewnienie, aczkolwiek jeszcze nie chcę dokładnie mówić, ale mam zapewnienie, że pisowe będzie jeszcze niższe niż rok temu, czyli będzie to chyba najniższe pisowe zaraz po zawodach w Brazylii, bo tam jest chyba $45. Tu będzie no, na pewno więcej, ale i tak mniej niż na wszystkich innych europejskich, tak? Także na pewno myślę, że w tym roku pojawi się więcej osób niż w roku poprzednim. Przynajmniej mam taką nadzieję. Na pewno, jeśli BYDODEF chce wejść w Polskę, która jest dużym rynkiem, to trochę nie tak tym by było. No i BYDODEF musi się liczyć, nie? Z nami, bo patrząc po naszych zawodach Mistrzostwa Polski w kimonach czy bez kimon, gdzie mamy po 1100 zawodników, no to... Znaczy, no Gi była na świecie w 2014 roku, to była największa. W tamtym roku Stany jednak Worldsy pobiły, ale będziemy ich gonić. Mam nadzieję, że może nam się znowu uda kiedyś ich dogonić. No ale wracając do BTJ-u, no muszą się liczyć z naszym rynkiem i jeśli chcą się rozwijać, a mają konkurencję z Sheikami, no to dokładnie, z World Pro muszą się liczyć i wbijać nasz rynek, bo... Tak mi się wydaje, że to jest naturalna kolej ich rozwoju, a w Polsce no, też brakowało tych zawodów prestiżowych, gdzie ludzie mogliby, nie musieliby wyjeżdżać za granicę, tak? Bo zawsze jeździliśmy gdzieś tam do Niemiec czy dalszej Europy, a tutaj będziemy na podwórku, no i myślę, że warto sobie wystartować, zdobyć ten prestiż i spróbować na tych zawodach, gdzie są prowadzone przez cały zespół z IBJ-u, nie? Bo to przyjeżdżają ludzie bezpośrednio z IBJ-u, no i oni nadzorują to wszystko. My tylko im pomagamy, jesteśmy tutaj powiedzmy partnerami, tak? Ale to wszystko oni nadzorują i oni na tym trzymają rękę. A wiem, że teraz miałeś no bardzo ciężki okres, 3 turnieje w ciągu zaledwie 4 miesięcy. I czy planujesz wrócić do startów? Tak, planuję, tylko cały czas borykam się jeszcze z kontuzją ręki, nadgarstka. Trenować mogę normalnie, ale niestety na turnieju raz, że inny wymiar walki, dwa, że musi dać siebie wszystko, albo nie chcę później, żebym sobie mówił, miał wymówkę na rękę, nie? Albo jestem gotowy na 100%, albo nie walczę, bo po prostu takie mam podejście. Albo jesteś gotowy, albo nie jesteś gotowy, żeby nie szukać sobie głupich wymówek. No i to jest odpowiednie podejście. Dziękujemy ci. Dzięki. I apelujemy, żeby każdy wystartował na Poznań International Open. Myślę, że to tylko będzie na zysk dla polskiego jiu-jitsu. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że mamy już zaplanowane wszystkie turnieje na przyszły rok, także sprawdzajcie naszego Facebooka. Mamy już daty na Mistrzostwa Polski, które odbędą się 4-5 marzec, później 25 marzec IBJJ, czerwiec Open Gi, wrzesień, Puchar Polski, listopad, Mistrzostwa Europy, no i grudzień Winter Open. A jeszcze może coś się pojawi, ale o tym może niebawem. No i oczywiście to wszystko w kalendarzu BJJ Fanatics.